przyjęć, oddziału intensywnej opieki medycznej, oddziału ortopedycznego, który powstał nowy, nowoczesnego bloku operacyjnego z klimatyzacją, sterylizatorni, rentgena z tomografem komputerowym. Ten etap zakończył się w 2006 roku i teraz zaczął się już szpital właściwie z tych dwóch budynków odrębnie stojących. Jeszcze ja pamiętam czasy jako młody lekarz stażysta, bo rozpoczynałem tu w 70-tych latach staż, jak pacjentkę do zabiegu z jednego budynku na drugi nosili sanitariusza na noszach i po operacji przenosili drugiego budynku. Nie miało znaczenia, czy jest pogoda, czy nie. Teraz już powstał jeden olity organizm. Trzeba dostosować jeszcze pozostałe te dwa budynki. I właśnie złożyliśmy projekt na dostosowanie obiektu szpitala. Przyznano nam na pierwszy etap 12,5 miliona złotych z wkładem własnym, to jest ponad 14 milionów złotych. Rozpoczęliśmy bardzo intensywną modernizację głównego budynku. Prace idą planowo i mamy nadzieję, że do połowy przyszłego roku kolejne oddziały znajdą się w super nowoczesnych, eleganckich warunkach. No i pewnie na następny okres finansowania też miałby pan co robić i po co sięgać po pieniądze? Mamy co robić, bo przychodnie trzeba dostosować. Już powiat płoński jako organ tworzący dał pieniądze i robimy w tej chwili plany i będziemy składać również datę na termomodernizację i dofinansowanie. Trzeba dostosować drugi stojący obiekt, to jest reumatologię z rehabilitacją. Trzeba będzie dostosować budynek B, już to jest bardzo niewielki budynek w porównaniu z całością obiektu, ale też go trzeba dostosować i oczywiście również ogłaszamy przetarg na uruchomienie rezonansu magnetycznego po zwolnionych pomieszczeniach laboratorium, które było w odrębnym budynku i przejdzie teraz do budynku szpitalnego, co jest bardzo ważne, żeby było w jednym zespole. Są wolne pomieszczenia i będziemy się starali o uruchomienie rezonansu magnetycznego w Płońsku. Także jest jeszcze na parę lat bardzo dużo do zrobienia. Czy gdyby nie było tych pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego, czy przystąpiłby pan do tych kolejnych etapów remontów i zmian? Byłoby to bardzo trudne, dlatego że tak, powiat jest bardzo biedny generalnie, bo nie ma własnych dochodów, każdy, nie tylko Płoński, w związku z tym nie może tego sfinansować i udźwignąć. Z kolei można zaciągnąć kredyt, nawet tak się przymierzaliśmy do niego, ale teraz jak wkroczył kryzys, to spłacanie kredytu, kiedy się mówi, że będzie obniżony wartość kontraktów, byłoby praktycznie niemożliwe. Nie wyobrażam sobie tego bez pieniędzy zewnętrznych, ażeby dokonać tej modernizacji. Po prostu nie byłoby nas stać na pewno. Posłuchajmy teraz eksperta. Justyna Wiśniewska, jestem pracownikiem Wydziału Centralnego Punktu Kontaktowego. Jaki jest cel priorytetu 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego? Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Celem głównym priorytetu 7 jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym. Infrastruktura społeczna regionu wpływa na jakość życia jego mieszkańców i dlatego też powinna być odpowiednio rozwinięta, powinna być również dostosowana do ich potrzeb, powinna spełniać również standardy. W planowanych działaniach należy uwzględnić wzmocnienie roli edukacji i oświaty, podniesienie standardów ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Dzięki temu będzie możliwe również zapewnienie efektywności regionalnych zasobów pracy, a realizowane działania również wpłyną na mobilność pracowników. W efekcie wzrośnie poziom atrakcyjności i konkurencyjności regionu. Infrastruktura społeczna, wyjaśnijmy to pojęcie. Infrastruktura społeczna obejmuje infrastrukturę opieki zdrowotnej, infrastrukturę edukacyjną, a również infrastrukturę pomocy społecznej. Priorytet 7, tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, celem i jego założeniem jest modernizacja tej infrastruktury, a więc również wyposażenie w nowoczesny sprzęt, który zwiększa możliwości diagnozowania, leczenia. Jeżeli chodzi o infrastrukturę edukacyjną, będzie to również budowa, rozbudowa, modernizacja placówek systemu oświaty. No i również w zakresie infrastruktury opieki społecznej będzie to również budowa czy modernizacja oraz poprawa jakości wyposażenia, między innymi domów pomocy społecznej. Jaki jest cel działania 7.1, infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia? Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej w regionie. Wsparcie będzie skierowane głównie na podniesienie jakości ochrony zdrowia, a nie zaś na zwiększenie tego sektora. W ten sposób, aby zakłady opieki zdrowotnej były dostosowane do obowiązujących przepisów, żeby mogły odpowiadać standardom pod względem fachowym i sanitarnym. Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu infrastruktury lecznictwa otwartego, zamkniętego, jak również stacjonarnego i ambulatoryjnego. Podejmowane działania będą również prowadzić do wyrównywania różnic w wyposażeniu placówek na szczeblu lokalnym
i do zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie. Wszystkie propozycje projektów będą rozpatrywane w kontekście krajowej bądź też regionalnej strategii. W ramach działania jednak nie będzie możliwe finansowanie bieżącej działalności sektora. Przedstawiliśmy dwie inwestycje mające na celu poprawę jakości usług medycznych na Mazowszu. Możliwości dofinansowania, i to znacznego, dał szpitalom w Grodzisku Mazowieckim i Płońsku Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Priorytet 7, działanie 7.1. To wszystko na dziś. Za uwagę dziękuję. Piotr Łoś. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.